Próbuję namalować obraz, który będzie można oglądać także w nocy. Oczywiście najpierw będę musiał naszkicować, co są jeszcze na płótnie. Chcę, by praca przedstawiała dziewczynę, po którą sięga coś złego. Następnie przejdę do malowania. Tym razem zastosuję swoją ulubioną metodę, czyli rozpocznę od czarno-białego szkicu. Ta metoda pracy pozwoli mi w miarę szybko zobaczyć wszystkie szczegóły obrazu. Cała kompozycja jest już bardzo dobrze widoczna. Dodatkowo widzę już, które partie zjaw będą najjaśniejsze. To będą główne miejsca, na które będę kładł fluorescencyjną farbę. Zobaczcie, jak wygląda gotowy obraz, zarówno w świetle, jak i w ciemności.